Witam w kolejnym filmiku. Nie wiem, czy nie jestem cała, bo wrodzona jego damy. No, miejmy nadzieję, że nie aż tak bardzo, chociaż nie wiem, czy jakbym chyba jednak jestem cała, bo jestem. A przynajmniej ten kolor, który ja widzę. W sensie kolor zębów jakby przełamany tymi jagodami. Dzisiaj tak naprawdę w użyciu perfumowym mam różne zapachy, ale że tak powiem, mam wrażenie, że dwa z nich grają takie najmocniejsze skrzypce. Jest to testowanie pewnej nowości zielonej. Natomiast oprócz tego zapach mi ogromnie znany, lubiany, przepiękne odkrycie, zapach urodzinowy. Ta wersja druga poprawiona, Jakuba Pietrynki, polskiego twórcy niezależnego. I to jest zapach Magias Forestales Oscuridad, czyli magie leśne, ciemność, zapach, który ma w sobie piękną głębię, wytrawność, aromatyczność, przełamanie takiego ciemnego, ponurego, głębokiego lasu, takim właśnie motywem, bym powiedziała, takich też bardziej wytrawnych, nieco ponurych, nieco cierpkich owocowości. Zaraz wejdę na taki depth, tak może tam będzie mi lepiej się szło. To jest, tak jak mówisz, to jest jelitkowa. Ja w ogóle, chociaż bywaliśmy w Gdańsku wielokrotnie, nigdy nie byłam na tym deptaku. To jest taki deptak w pobliżu SKM-ki Żabianka. Ja po prostu tutaj ostatnio trochę bywam, dlatego że pewne badania muszę tutaj robić i stąd też takie właśnie. A ten zapach zielony, on będzie osobny, jak ponowię jeszcze testy, także ja zaraz idę, może jeszcze później coś dogram z tego deptaka.